Jak przeszkody zostały ustawione i podniesione, oznacza to jedno. Za chwilę zobaczymy kolejnego fantastycznego ogiera skokowego, którego prezentować będzie jeździec bardzo wysokiej klasy Łukasz Koza, a koń, którego zobaczymy, to urodzony w roku 2018 Conteros Blue PS. Niesamowity koń, prezentujący wszystko, czego należy oczekiwać od nowoczesnego konia sportowego. Niezwykle urodziwy, prezentując się doskonale w szlachetnym typie. Za chwilę zobaczycie, że ma ten koń fantastyczną technikę skoku. To bardzo dobry koń, bardzo dobra technika. Koń silny i bardzo uważny. Tak opisał go nasz jeden z czołowych jeźdźców, członek kadry narodowej Kamil Grzelczyk, który prezentował tego konia podczas polowej próby dzielności ogieru w roku 2001. A proszę Państwa, już za chwilę zobaczymy film ojca konia, Conteros Blue. Ojcem tego konia jest Continental Blue. Koń skokowy, dosiadany wielokrotnie przez Filipa Rubinga, wysoko klasyfikujący się w konkursach Grand Prix, między innymi w duńskim Turning. I w tym momencie możemy oglądać właśnie na telewizji ogiera Continental Blue, ojca ogiera Conteros Blue. Florian, could you talk something about our star, Conteros Blue? So, Conteros Blue, our youngster here today, is only 4 years old. He just turned four. And I think he's already very rideable. He has a super balanced canter, as you see. And even with this atmosphere, it took him just a few minutes to get used to it. And you can already see in the canter his very strong hind end, his very good constitution from the back to the knee down to his hocks and fetlocks. So for me as a type, he's almost the perfect jumper if you see the constitution, especially from the hind end. Now we will start to do some little jumps. Maybe we start from the trot one time. Prosimy o jedną przeszkodę z kusa, a przed nami 4-letni ogier. Jak widzicie Państwo, pomimo atmosfery panującej na arenie, koń zachowuje się niezwykle spokojnie, rozluźniony w galopie, a już przed nami w kusie. I zaczynamy skoki. Proszę Państwa, mamy przyjemność teraz zobaczyć technikę skoku ogiera Conteros Blue. Continental Blue. Maybe one more time from the trot. And he gets a little bit more used and he's staying more straight after the jump. Just this vertical again. Very nice. Here you can already see his high potential, this very good, strong jump from the ground. So we do it a little bigger. Bardzo duży potencjał tego konia. Widzimy, jaką ma siłę, wybijając się ponad przeszkodę. Teraz troszeczkę podniesiemy stacjonatę.
Proszę Państwa, przybliżając jeszcze linię genetyczną tego konia, matka ogiera Contendros Blue PS Clutch Contrarette należy do grona najlepszych klaczy hodowlanych w należącej do Paola Szyke Mule Stadninie. Jest matką Wałacha Oganderos PS, urodzonego w roku 2015, który z dużym powodzeniem startuje w konkursach do 125 cm. Wygrywał wielokrotnie konkursy na tym poziomie, jak również matka ogiera Contendros Blue ma wielu synów, którzy startują z powodzeniem na zawodach międzynarodowych i krajowych. Okay, now we had the first little round starting with a trot jump and now we do everything from canter. We'll see how, if he can handle that already. Especially the jumps. Jumping towards the crowd is not so easy for a young horse, so we'll see. But I'm pretty optimistic that he will do it very good. Teraz rozpoczynamy przeszkodę. Z galopu to nie jest łatwe dla tego konia, zważywszy, że skaczamy tuż na wielką widownię. Very nice. I think here you could really see his scope, and you can also see even he's young and unexperienced. Everything is working in the right direction. His front end, he's very using very good his shoulder, and also the hind technique is getting with every jump better and more consistent, which shows us that he's a very careful horse. And we need some time to make everything perfect. Jak widzimy, technika skoku tego konia jest z każdym skokiem coraz lepsza. Widzimy, że pomimo podnoszenia przeszkód ten koń zbiera się. Jego technika jest na tyle dobra, że jest w stanie to pokonać. Pomimo młodego wieku i braku doświadczenia, naprawdę świetnie mu idzie. Proszę Państwa, w grudniu zeszłego roku koń Contendros Blue brał udział w polowej próbie dzielności, gdzie jeździec testowy przyznał mu 9,0 punkta za jezdność, skala do 10, a za przydatność do skoków bardzo wysoka ocena 8,0. You can see in his pedigree there's a lot of scope and potential already from his mother's side, from Askan, who was Olympic champion 1974 and was a full brother of his grandmother. Then with Continental and on top, I think that there is scope for the very, very big stuff that we will have in our sport. Bardzo duży potencjał tego konia ze strony matki. Jeszcze jedna przeszkoda. Proszę Państwa, jak mówimy jeszcze o pochodzeniu, matka matki ogiera, którego widzicie, klacze Rinsorette, zasłynęła przede wszystkim jako matka licencjonowanego ogiera Klińskiej, który startuje na najwyższym poziomie i zaprezentował ogromny talent oraz świetną formę podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w roku 2020, gdzie wygrał pierwszą kwalifikację. Natomiast w finale indywidualnie zajął 13 miejsce, co bardzo podkreśla, jak celna jest hodowla. I hodowcy skokowi okay, powinni... I think that we saw everything that a young horse in this age could show. Thank you very much. And I think we will have a very good season with him. Thank you. Dziękujemy za tą prezentację i wielkie brawa.
Zobaczcie jeszcze raz tego niezwykłego, urodziwego aktora, pierwszego konia, który tutaj przed nami skakał z taką lekkością, wdziękiem i pięknem. Wielkie brawa! Proszę Państwa, jeszcze raz, jeszcze jedno koło przed nami. Bijmy brawa, jak oddali się od nas. To są... I brawa dla niego.